sensazioni come a prima fila. Assicuratevi ora di aver allacciato la cintura. Cosa succede? Posto il tavolino e il poggiabraccio e di avervi aperto lo sguardo di finestrino. Per la vostra sicurezza vi consigliamo di tenere la cintura allacciata. Start with me. Durata del volo. Oh. Trovare un campanello. This is? Tam jest głęboka woda. Powoli, powoli. Tu jest basen, a tam jest morze. Jutro. I to jest nasz hotel. Piękny. I nasz balkon, który ma widok na morze. Piękne, zrobione z piasku. Castello di Drago. Mój widok z okna. Buongiorno. Ah, c'è Anastasia. Tutti contenti. Idziemy na śniadanie. Nad samym basenem. Che gelato. Tu jest też soczek. Quelli dell'albergo che te le danno se vuoi. E bisogna prenotare. Ma te l'ha detto lui, no? Nasza kolacja. Paella.
Naszego hotelu widać też plac zabaw, wszystkie hotele i impreza na całego. Wszędzie słychać muzykę. Gimnastyka w wodzie to jest to, a po gimnastyce pyszne piwko. Na zdrowie! W ogóle zauważyliśmy, że nasze Villaggio, hotel Mercedes, to hotel w większości Niemców. 90% to są Niemcy. Nawet Baby Dance jest w języku niemieckim, bo jest tak dużo Niemców. W ogóle ta okolica, gdzie jesteśmy, jest bardzo niemiecka. Hotel piękny. Robimy pirata. Popatrz na mnie, Gabriele. O, che pirata! Oj, oj, oj! Chodź tu blisko, Tusia, pokaż się. O, czekaj, w poszukiwaniu światła. Jest! Okej, kochani, to jest nasz widok z balkonu, cudny, tam są różne sporty wodne, można jeździć na bananie i różne inne, tu mamy piękne palmy, hotele, tam w hotelu na basenie jest aqua gym i tam dalej troszkę plac zabaw taki naprawdę ogromny. Pojedziemy się przejechać z dziećmi i zobaczyć co jak. Wakacje jak na razie się udają. Anastazja miała troszkę gorączki. Gdzie się schowałaś? Miała troszkę gorączki. Jesteśmy w pokoju, żeby sobie wypoczęła. Ale myślę, że się pozbiera i damy radę. Jesteśmy gotowi. Ej, Nusia. Idziemy nad morze. Dzieci troszkę wypoczęły po południu. Chodź, Gabriele. A, Gabriele ma teraz takie przyzwyczajenie, żeby wchodzić na murek i spacerować właśnie tak na murku. Idziemy. Dziś wieczorem myślę, że wypożyczymy sobie właśnie taki rowerek jak nas mija. Muszę przyznać, że Majorka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo jest naprawdę czysto, ładnie. Jest wszystko bardzo, bardzo tak zadbane. Bardzo starają się właśnie o turystów, żeby niczego nie brakowało. Są bardzo fajne bary. Fajne miejsce. Z tyłu jest nasz hotel. Bardzo dużo Niemców przyjeżdża do tej dzielnicy. O, mój myś się zatrzymał na chwilkę, bo jest ławeczka i ciężko mu się idzie. Powolutku. I skaczemy. Gabriele, chcesz rękę? Dasz radę? No skacz. No skacz. Jestem bardzo zadowolona ogólnie z wakacji i z miejsca. Wcale się nie zawiodłam. Jest naprawdę ładnie. Piękne morze.
czyściutko, bardzo dobre jedzenie. Jedyne, czego mi brakuje, wyjeżdżając z Włoch, to to, że nie ma dobrej kawy. Za kawę się płaci 2 razy tyle, co u nas we Włoszech, nawet w jakimś takim turystycznym miejscu. Nie ma dobrego cappuccino. Jak wczoraj zamówiłam w hotelu cappuccino, to dostałam jakieś caffè latte, było to nie do wypicia. Mimo, że mieli mleko sojowe, to i tak naprawdę nie było to pitne. Dla kogoś, kto mieszka we Włoszech, ciężko jest właśnie znaleźć sobie na świecie gdzieś dobrą kawę, dobre cappuccino. I doszliśmy w nasze miejsce na plaży. Piasek jest gorący. Muszę przyznać, że Majorka wydawała mi się dużo, dużo droższa. Tak sobie ją wyobrażałam, na dużo, jako dużo, dużo droższą. Ale nie jest aż tak drogo, wręcz przeciwnie. Jest nawet taniej niż u nas. Są nawet takie sporty wodne i za 10 euro można właśnie popłynąć takim bananem. Jeśli chcemy wideo, to 25, jeśli chcemy zdjęcie, 15, no i tam bla, bla, bla. 15 euro jest crazy UFO. Ogólnie można, jest naprawdę sporo atrakcji. Muszę przyznać, zauważyłam z moim mężem, zaobserwowaliśmy taką rzecz, że wydaje nam się, że Hiszpania, Francja i Włochy, Francja jest ta najdroższa, Lazurowe Wybrzeże, Paryż i ogólnie miejsca, w których byłam, Menton, są dużo droższe niż Hiszpania i Włochy. Włochy za to są jeszcze droższe od Hiszpanii, także w kolejności na pewno, jeśli chodzi o ceny, to jest, można postawić Francję, Włochy i Hiszpanię. Za cappuccino w hotelu zapłaciłam 2,30 i widzę, że mniej więcej taka jest cena tutaj w pobliskich barach. U nas we Włoszech za taką kawę zapłacimy, za cappuccino, najwięcej euro 50, także jest to wielka różnica na takim małym produkcie. Za leżak zapłacimy za cały dzień 2 leżaki, parasol 13,50. To tak, żeby Wam podać mniej więcej ceny. Ale ogólnie, jeśli chodzi o lody, o jakieś koktajle, kosztują około 6 do 8 euro. Jak widzicie, wszystkie rzeczy tutaj są tak wystawione. I ceny tych wszystkich zabawek, jakieś zabawki dla dzieci za 5 euro już możemy kupić, to nie jest dużo, bo taka sama cena jest na przykład we Włoszech. Jakieś torebki za 9 euro, ręczniki. Także jeśli Wam zabraknie czegoś, to tu wszystko możecie kupić. Trójkąpielowy mam nowy i kupiłam go w Golden Point. A moją torebkę Shopper mam od Zary. Także chustkę nie pamiętam, gdzie kupiłam. Mam już ją kilka lat. Dostaniemy tutaj piwo i Desperados euro 95, a Corona też euro 95. Kupiłam 2 piwa, Desperados dla mojego męża, Koronę dla mnie i paczkę Lejsów, zapłaciłam za to 6,90. Także opłaca się przy plaży, jak są takie właśnie sklepy, kupić sobie zimne, otwarli mi od razu, to tak jakbyśmy kupili w barze, a w barze takie piwko by mnie kosztowało około 3,50 albo nawet 4 euro za jedno, także myślę, że opłaca się zrobić 2 kroki dalej, no i troszkę zaoszczędzić, bo wiadomo, że przy 2 dzieciach cały czas się chodzi do baru, na lody, czy chce frytki, czy chce to, czy chce tamto, także tych pieniążków na wakacjach się wydaje dość sporo. Jest też tu blisko nas taki ogromny plac zabaw, no i płatny oczywiście, więc na pewno pozostawimy tam dość sporo pieniążków. Idziemy na plac zabaw. Super! Super, super, laba. Tu wydam fortunę, mi się wydaje. Dwoje dzieci.